Goście w Radiu SK Olsztyn 89.9, piłkarze, którzy dali nam radość, kibicom Dumy Warmii podczas tego pierwszego spotkania w tym roku ligowego z GKS-em Tychy. Mateusz Gancarczyk i Szymon Sobczak, dzień dobry. Witam. Witam. Tak, jesteście tacy trochę nieśmiali. Tak się wydaje tylko. No dobrze, panowie, pierwsze bramki zdobyte przez was, ale na początek bardzo bym chciał, żebyście się przedstawili naszym kibicom, no bo być może jeszcze za bardzo nie poznali was. To był wasz pierwszy występ w barwach Dumy Warmii. Zaczniemy od Mateusza, bardzo proszę. Mateusz, dwa słowa na temat, powiedz o sobie. Przyszedłem ze Stali Mielec, nazywam się Mateusz Gancarczyk, gram na boku pomocy, boku obronie. No i to wszystko. Dobra, no i teraz drugie przedstawienie, bardzo proszę. Szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że kibice zdążyli już rzucić okiem na to wszystko, jak to wygląda w sobotę. Nie bardzo lubię o sobie mówić, wolę jeśli będzie to oceniane przez kogoś innego, pochodzę z Podhala. Tak jak Mateusz, podobnie przyszedłem ze Stali Mielec. Mam nadzieję, że nasza współpraca z klubem zaowocuje i przede wszystkim cele, które sobie postawiliśmy, będą zrealizowane. Mateusz, Szymon, powiedz mi, co się stało, że dołączyliście do Dumy Warmii, bo ten okres w naszym klubie był bardzo gorący. Do końca nie wiadomo było, czy klub przystąpi do tej drugiej części rozgrywek sezonu 2018-2019. Co zaważyło, że jesteście tutaj u nas w Olsztynie? Teraz pewnie ja pierwszy. Proszę bardzo. Szczerze powiedziawszy, gdzieś tam od początku przygotowań, powiedzmy tego okresu przygotowawczego, gdzie tam byliśmy po rozmowie z trenerem, tak samo ja, jak i Mateusz, byliśmy chyba bardzo przekonani, że jednak Stomil Olsztyn wystartuje i wystartuje nie tylko jako drużyna przypadkowa, jak to niektórzy zakładali, ale przede wszystkim jako drużyna, która wystartuje w jasnym celu. I mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie udowodniło, że wiemy wszyscy, że stać nas na to. Tak na dobrą sprawę, tego czasu nie było za wiele, jak wszyscy podkreślają, ale myślę, że wiele rzeczy, które kibice zobaczyli na boisku w sobotę, wskazują na to, że jednak stworzymy tutaj fajny monolit i wszyscy razem będziemy dążyć w jednym celu. Mateusz, jak to było w twoim przypadku? No na pewno chęć gry. Trener bardzo chciał mnie tutaj w Stomilu. Pół roku nie grałem w Mielcu. To na pewno zaważyło na tym, żeby tu przyjść. Ciągła gra. No po prostu chciałem grać. No, pół roku byłem bez gry tak naprawdę. Byłem odsunięty. Brak jakiejś szansy pokazania się. No nie jestem już młody, ale dalej chcę się jakoś rozwijać. Tutaj trener bardzo naciskał, chciał nas. No myślę, że wszystko dzięki trenerowi tak naprawdę zaważyło, że tutaj jesteśmy. No też wiadomo, jaka jest marka Stomil Olsztyn i to na pewno jest dalszy nasz rozwój w naszej piłkarskiej, w cudzysłowie, karierze, którą przemierzamy i myślę, że to zaważyło tak naprawdę. Jak ocenicie ten skład, który w tej chwili jest w Olsztynie? No bo jeszcze kilka dni temu tego składu, tak prawdę mówiąc, nie było. Teraz już mniej więcej wiemy, kto będzie grał do końca tego sezonu. Wasza ocena tego składu? No bo cel jest jeden jasny, jeżeli chodzi o Stomil Olsztyn, utrzymanie w pierwszej lidze. Da się tym zespołem zrobić tak, żeby wygrywać? Jak pokazała sobota, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że nie tylko martwić się o to, czy wygrywać, ale wygrywać w dobrym stylu. Przede wszystkim jak zostawimy zaangażowanie na boisku, to punkty powinny przyjść same. Tak jak tutaj pan podkreśla, no cel jest jeden, ale też każdy z nas na pewno stawia sobie indywidualne cele. Ta runda jest dość szybka, tak na dobrą sprawę są to 3 miesiące. Myślę, że tutaj jasno trzeba pokazać od początku, na co nas stać i przede wszystkim zbierać te punkty w każdym spotkaniu kolejnym. Jeśli chodzi o całość tego, o czym rozmawialiśmy też już chyba dokładnie po meczu, to te mecze u siebie też są bardzo, bardzo istotne ze względu na to, że mamy wsparcie kibiców. Tutaj no, na pewno dużo łatwiej się gra u siebie i myślę, że to wykorzystamy. Bramki wasze dwie, jak poczuliście się po strzeleniu tych właśnie bramek? Zacznę od Mateusza, no bo ty zacząłeś strzelanie w tym roku w Olsztynie dla Stomil Olsztyn, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. No ja poczułem taką ulgę trochę w sobie i w końcu poczułem te same emocje, co parę miesięcy wcześniej. I no coś fajnego jeszcze, tyle kibiców naprawdę,
No, no nie do opisania, no to trzeba przeżyć tak naprawdę, nie? A Szymon, w twoim przypadku to był rzut karny. Tutaj też oczywiście no wszystko się mogło wydarzyć. To nie jest tak, że już rzut karny jest i mamy już gwarantowaną bramkę. No szczerze powiedziawszy, jakoś dzień wcześniej analizowałem to, gdybym miał podchodzić do jedenastki, jak ją wykonam. No ten karny, tak szczerze powiedziawszy, no już sytuacja była dogodna do oddania strzału już przed samym faulem, ale sędzia dopatrzył się rzutu karnego. Na szczęście wykorzystany, wygrywamy 2-0. Wiadomo, że tam troszeczkę nerwówki wkradło się w końcówce. Ale no najważniejsze rzeczy, punkty zostają w Olsztynie. Jeśli chodzi o same emocje, na pewno no jest to co kocham, no, zdobywanie bramek, więc mam nadzieję, że będzie ich więcej i przede wszystkim nie mogę się doczekać soboty. Posłuchajcie, przed meczem, zanim jeszcze wyszliście na rozgrzewkę, przed tym pojedynkiem z GKS-em Tychy, nie wiem, czy coś powiecie, no mam nadzieję, że powiecie naszym słuchaczom i naszym widzom. Było spotkanie z Michałem Brańskim, on wszedł do was razem z prezesem. Powiecie, co powiedział, chociaż uchylicie tę gorąbkę tajemnicy? Że wszystko idzie w dobrym kierunku. Na pewno. Uspokoił nas trochę psychicznie. Na pewno też nie do nas należy rozmowa o tym, jak przebiegają rozmowy z inwestorem, sponsorem. Ja myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy pozytywnie nastawieni. No, jakiś czas temu wszyscy zastanawiali się, czy 100 mil wystartuje. Teraz wystartowaliśmy, stawiamy sobie kolejne cele, przede wszystkim skupiamy się na kolejnych meczach, a myślę, że reszta zostanie dopilnowana przez osoby, które wiedzą, jak to robić i no, w ostatnich dniach pokazały, że naprawdę to, co wydarzyło się w Olsztynie, to myślę, zasługuje na jakiś szacunek i na to, żeby się naprawdę bacznie temu przyglądać. Kolejny mecz w Olsztynie to jest Sandecja Nowy Sącz, to jest ten przeciwnik, z którym się zmierzycie w sobotę o godzinie 16 na stadionie przy Alei Piłsudskiego. To teraz jakbyście mogli opisać tego przeciwnika i powiedzieć, co trzeba zrobić, żebyście znowu strzelili bramki i wygrali oczywiście ten mecz dla 100 milu. To na pewno będzie kolejny trudny przeciwnik. No, nie ma łatwych meczy. Pierwsza liga to styl życia tak naprawdę. No nie wiem, no, będziemy musieli na pewno strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. No, musimy. To już tak naprawdę też należy do trenera, co musimy zrobić. No, my będziemy wykonywać w 100% to, co nam nakreśli. I myślę, że mamy naprawdę bardzo fajny skład i jak wszyscy się zgramy, jeszcze chwilę tego czasu nam będzie potrzebne, no to myślę, że każdy przeciwnik będzie miał ciężko tutaj w 100 milu. Szymon, rzut karny będzie? Rzut karny będzie, no to już bardziej pytanie chyba do sędziego, czy jeśli będzie, to podyktuje, bo tak z tego co słyszałem już w pierwszym meczu, to że bardzo ciężko się przeciwko mnie sędziuje, nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o najbliższego przeciwnika, Sandecja, no to chyba taki jeden z kandydatów do awansu. Ja myślę, że czasami z takimi zespołami gra się dużo lepiej. Wiadomo, że to z tego, co mi wiadomo, zespół grający trochę w innym schemacie, bo z tego, co kojarzę, 3-5-2. Ale na pewno będziemy na to spotkanie dobrze przygotowani i z tego, co ja pamiętam jeszcze z wcześniejszych przyjazdów własnych tutaj do Olsztyna, tu nigdy się nie grało lekko. Także no, czekamy na Sandecję. No to jeszcze jedno pytanie, jak wam się podoba w Olsztynie, bo już trochę jesteście. Ile czasu jesteście w Olsztynie, Mateusz? Z 2 tygodnie. No właśnie, twoje pierwsze wrażenia? Na początku było zimno. Ale nie, no ładne miasto, ciche, spokojne. Mi się wydaje, że do rozwoju jak najbardziej na tak, no. A Szymon, twoje wrażenia z pobytu w Olsztynie? Czy tak na dobrą sprawę, na jakieś wielkie zwiedzanie jeszcze nie miałem czasu. Tutaj to wszystko tak działo się dynamicznie, że skupialiśmy się przede wszystkim na tym starcie, na inauguracji. Była dla nas ona niezwykle istotna, bo chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że no od tej inauguracji bardzo dużo zależało. Jeśli chodzi o miasto, to do grania w piłkę tak naprawdę jest wszystko, więc tutaj dla mnie bardzo pozytywnie, a na jakieś inne rzeczy może przyjdzie czas po sezonie albo w momencie, kiedy już osiągniemy cel, który sobie założyliśmy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Biało-niebieska ekipa była u nas w Radiu SK. Dzięki za wizytę w radiu.